Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt i honor przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie, druk nr 3388. Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia rozwiązań umożliwiających podmiotowi ubiegającemu się o zgodę ministra sportu i turystyki na utworzenie Polskiego Związku Sportowego poprzez dołączenie do stosownego wniosku zaświadczenia o przynależności do Międzynarodowej Federacji Sportowej niekoniecznie uznanej przez MKOL ujętej w wykazie dołączonym do rozporządzenia wydanego przez ministra. Zwiększenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw kultury fizycznej następuje poprzez wprowadzenie możliwości wydania właśnie przez ministra w drodze rozporządzenia wykazu międzynarodowych federacji sportowych i rozwiązany problem pozytywnie oddziałuje na tak zwane sporty nieolimpijskie. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w drodze rozporządzenia będzie mógł określić, biorąc pod uwagę szczególnie aktywny udział w systemie walki z dopingiem poprzez posiadanie aktualnego porozumienia z Światową Agencją Antydopingową WADA, biorąc pod uwagę zasięg działania danego podmiotu, popularność oraz poziom danego sportu, wykaz międzynarodowych federacji działających w innych sportach niż organizacje w MKOL. Proponowane rozwiązanie zakłada również obowiązek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej przejawiający się w konieczności wykreślenia z wykazu Międzynarodowej Federacji Sportowej w przypadku, gdy MKOL uznał oficjalnie inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy Międzynarodowa Federacja Sportowa przestała spełniać pewne warunki. Warto podkreślić, że te sporty nieolimpijskie są bardzo popularne, takie jak jiu-jitsu, kendo, kickboxing, kulturystyka, fitness, trójbój siłowy. Projekt został również zaopiniowany przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski i podmioty te nie zgłosiły uwag do projektu. Odnotować należy, że społeczności sportów nieolimpijskich z ogromnym zadowoleniem przyjęły proponowane rozwiązania prawne przedstawione w projekcie ustawy. Zgłoszenie zawierające pozytywne stanowisko również projektu przedstawił Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, organizacja zrzeszająca przede wszystkim przedstawicieli sportów nieolimpijskich. W związku z powyższym w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwość pragnę powiedzieć, że cieszymy się, że taki rządowy projekt ustawy o sporcie pojawił się i że te sporty nieolimpijskie będą miały szansę równego traktowania. Klub Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie ocenia i będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.